Skromne początki i imponujący dorobek. Dokładnie 25 lat temu zaczęła nadawanie telewizja Polsat. Wtedy Polsat nadawał 4 godziny programu dziennie, dziś to medialny gigant, 20 kanałów i niemal 20 milionów widzów. O tym, jak hartowała się stal, Piotr Michalak. Wszystko na dobre zaczęło się tu. Wprawdzie biurowiec typu Lipsk był zbudowany w technologii enerdowskiej, ale adres Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych zobowiązywał. To miał być prawdziwie amerykański sen, choć za złotówki. Jest dużo niedowiarków, którzy po prostu mówią, ach, bo to się załamie, bo nie ma możliwości kapitałowej w Polsce, która to jest w stanie ponieść. Ja uważam, że jest. Na parkingach stały wówczas, tak jak dziś w garażu Toma Hanksa, głównie maluchy. W erze technologii HD te zdjęcia sprzed ćwierćwiecza mają już dyskretny urok starego kina. Była to mała grupa ludzi, która miała w sobie wielką pasję i wielką nadzieję na zbudowanie czegoś nowego. Tak jak Polska się zmieniała wtedy, no to tak samo było z telewizją. No było to coś fantastycznego. Ale by ćwierć wieku później, już pod innym adresem, rozwinął się ten medialny gigant, trzeba było jakoś zacząć. Zaczęto od bajki. Zapraszam dzieci na polski serial animowany Wędrówki Pyzy. Dziś Pyza i Bobaki. To tak było wiązane kabel ze sznurkiem. Karina Szafrańska, pierwsza prezenterka Polsatu, a dziś doktor logopedii, wspomina, że era zastawek i sztucznych kwiatów nie trwała zbyt długo. Nawet trochę mnie to przerażało, dlatego że ja na początku to tak się czułam bezpiecznie, że to jest jakaś taka malutka, tak, jakaś stacyjka, tam, kto tam to ogląda. A potem nagle się okazało, że mnóstwo osób to ogląda. Na razie przez satelitę. By nie łamać polskiego prawa, program był emitowany z Holandii, dokąd codziennie dowożono kasety. Współtwórcą telewizyjnej ramówki bywała wówczas pogoda. Samolot nie dotarł z powodu mgły i na ekranie była plansza, przepraszamy, za brak programu. To w tym studio debiutowała krótko po koronacji na Miss Polonia i Wicemiss Świata Ewa Wachowicz. Prezentowałam Państwu program dnia. Która po kilku latach wróciła jako gwiazda kulinarnych programów, już do nieco innego Polsatu, ale tamten wspomina z sentymentem. Było nas bardzo mało, w związku z tym wszyscy bardzo dobrze się znaliśmy i to też miało taki swój urok. Ale i coraz więcej powagi. Wkrótce ruszyły informacje. Witam Państwa. Jak mówiono, pierwszy program informacyjny w telewizji prywatnej. I to wygląda na to, że wszystko. Od Łaby po Władywostok. Zaraz potem pojawił się apetyt na ogólnopolską koncesję naziemną z niezłą konkurencją. Wszystkie znane Time Warner, RTL, CME. No ale byśmy swoje robili, tak jak zawsze prezes powtarzał, róbmy swoje, nie patrzmy, nie oglądajmy się na innych. I przyznajmy, miał rację. Tak wygląda koncesja. To był moment, by powiedzieć sobie, idź na całość. Nowe teleturnieje, pierwszy talk show, seriale oraz największa akcja promocyjna w historii polskiej telewizji. To jest ten szczęśliwy paszport. Paszporty Polsatu trafiły do 13 milionów domów, a i sam Polsat miał się coraz lepiej. Pracuję w świetnej firmie, świetnie zarabiam. To był najwyższy czas, by wypłynąć na szerokie wody. Kupno praw do emisji Titanica było pierwszym tak wielkim kontraktem w historii telewizji w Polsce. Po 25 latach mogę powiedzieć, że podpisując ten kontrakt, ręka mi trochę drżała, ponieważ kontrakt opiewał na kwotę $500,000. Losów filmowego Titanica Polsat nie podzielił. I z każdym rokiem płyną w coraz liczniejszym towarzystwie. Dziś to już ponad 20 kanałów, które codziennie ogląda prawie 20 milionów widzów. W ciągu ćwierć wieku Polsat, który zaczynał od 4 godzin emisji dziennie, wyemitował już 1 000 000 godzin programów. A firma razem z cyfrowym Polsatem i Polkomtelem stała się medialnym imperium, ale wciąż z sentymentem wracamy do źródeł. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Pyza i Bobaki. Przyjmując średnią 5 km dziennie, Pyza w ciągu 25 lat przeszłaby dystans porównywalny do Równika. My też nie zamierzamy stać w miejscu. Piotr Michalak, Wydarzenia.